Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku wspomnieniowym z The Sims 2, z moich screenów z rozgrywki. I dzisiaj znowu jest za mną Karina. Siema. I kontynuujemy przeglądanie screenów. Ostatnio skończyliśmy na Landgrabie. Oczywiście screeny nie są chronologiczne według rozgrywek, więc lecimy losowo. O! A tutaj w ogóle... Ale ma fajne buty. No. Miałam chyba to usunięcie. Ja zaprosiłam przyjaciółkę na studia i on ją tak powitał. Kasalowa. Ja to uwielbiam w ogóle w Simsach 2, że jak masz naprawdę mocną relację z kimś, przyjaciół, tak się to witają, tak się witają, nie? Tak. No, to jest fajne. To jest, jak fajne? To jest chore. Fajne. To jest chore. Witasz się z przyjaciółką i całujesz ją? Mam taką fryzurę, miałam kiedyś w Sims 4 też. No, bo to chyba jest ten, przerobiona. No, chyba screenów ze szczęśliwego pożycia pana Landgraba. Studenta. Ona się ugotuje dla niej. Ona się w nim zakochała. Co ty, dla siebie gotuje na pewno? Dla niej. Ona się w nim podkochiwała, ale widzisz, o. On miał tam trzy dziewczyny, o. Cztery tu widzę nawet. No, szkoda, że nie mogę przesunąć. Tak to właśnie się żyło, o. Ciasteczko. O! Szczerbole. Oczywiście z rodzinki zastępczej, bo jakżeby inaczej. Tylko tam są tyle, jest tyle dzieci, nie? Tak. I te twarze zniekształcone. Nie chciałam, zastanawiałam się nad nagrywaniem, Boże, nad graniem w rodzinkę zastępczą, ale w innej części, w trójce na przykład, albo w czwórce. O, tutaj Balbina widzę, wzywa Gina. Ale to już taka starsza Balbina. To widzę właśnie, że już taka nie młodziutka, piękna. Musiałam ją trochę postarzyć. O, a tu Jasmine. Ale ma dziwne oczy. Niepomalowane. Słuchaj, ona po Angelice jest taka brzydka. Szczerze, ta Angelika biedna. No sorry, Angelika nie grzeszy urodą. Ten nos i w ogóle ta podłużna twarz. Gdyby nie moje mody, to byłoby kiepsko. W ogóle ciężko jest w dwójce i w trójce o te simy, żeby były ładne. Czasami. Zapaczkasz modów. Czemu w ogóle zrobiłam takie dziwne skiny? Pewnie niektóre skiny zrobiłam przypadkiem. I tak to teraz wygląda. O! Tutaj już wygląda dobrze. Trochę mojej ręki i... Ale roboty! Tak. Widzę, że troszkę jej tutaj zmieniłam. Włoski. Nawet. No, teraz wygląda jak człowiek. O! Kochana, dopiero się poznałyśmy. No hal. Nie no, przestań, nos nie ma taki no, zły. I to dzięki Damianowi chyba ten nos nie jest taki straszny jeszcze. O, tutaj widzę się dzieje urodziny. Jakiś Matrix. Tutaj chyba Natasza zaprosiła na imprezkę swoje dzieci ze studiów. W ogóle, sorry, ale spojrzałam na te stały i skarpetki, nie? O co? No i to jest największy dowód na to, że to nie jest wcale... Jak to powiedzieć? No, Polska ta. Jak to się... Boże, jakie mam zaniki pamięci. No, nie mogę sobie słowa znaleźć. O, polska moda? Nie moda, takie, że wiesz, że wstyd. Ej, jak to się mówiło? No właśnie. Nieważne, w każdym razie, no, te sandały nie są polskie. W pewnym momencie się pojawiały na pokazach mody, ale ja nigdy pokazów mody nie ogarniałam, bo tam dla mnie wszystko jest brzydkie, więc... Wszystko przyszło z Ameryki, a teraz gadają na Polaków, że chodzą, tak? Polaki. Tak, Polaki, cebolaki. No, dokładnie. Dużo. No, uwieczniałam takie chwile, jak ich było dużo. Takie tyle grałam, tyle. A jak już miałam dosyć tej rodziny? Tyle kiedyś ogarniałam. Zobacz, tu się kąpię. O, to jest najlepsze. Tu się kąpię, tu impreza, ten jeden w ścianie. To impreza, nie? Tak. O, jeszcze brawo bije.
Imprezy. A ta dopiero się zamknęła, to jej siostra w ogóle, nie? Ona wygląda jak taki, powiem ci, Japończyk jakiś. Ja ci powiem, ona była strasznie brzydka. Do tego ma okulary! I taką fryzurę, tak! Takie zdjęcia w ogóle... Nie wiem co ja miałam w głowie robiąc takie screeny. O! Pani z opieki społecznej! Oho, witamy! Tak, witamy. Chyba z 3 kobiety w trakcie tej rozgrywki przynosiły mi dzieci różne? Co to było? To chyba było Barabara, ale... W tej Na randkę może jechali. Ten niebieski ten. No nie sprawdzę. No. Ale widzę, że oni siedzą w tym samochodzie i tutaj mają jakąś interakcję, więc... Mi się wydaje, że Barabara, bo ten samochód był z modów. Te szyby, które tak odchodzą. Właśnie te szyby tutaj odchodzą, bo była to Barabara. A zobacz, tak normalnie to jest... Oj, co ja zrobiłam? Nie chcę slajdów, o. Normalnie to wygląda normalnie. Czekaj, o, widzisz? No. Tylko Barabara było. A potem to było najlepsze spotkanie w moim życiu. Mhm. I zadzwoń do mnie, co z tego, że ze mną mieszkasz? Co nie? Ale zadzwoń. Najlepiej to w ogóle jest jakiś pierwszy facet, który się napatoczył. Tak, został. Pamiętam, że było tak ciężko, potrzebowałam kogoś, kto będzie zarabiał pieniądze. Na te wszystkie dzieci, bo ona nie pracowała. Tak jak ja muszę być na Alex. Zobacz, już tam nie ma. Cały zjazd. Ja po prostu w klinach, nie? Tutaj jakiś taniec. Super po prostu. Ta ocenia, nie? Swoje obok nie ocenia. Super. Mama, daj butle! Znowu urodziny. Co za nowość. Co nie? Tutaj już jest. W każdym odcinku. Ale dobrze wychowane, dobrze wychowane. Tutaj idealnie dobrani. No. To sobie coś tam jest. Ale co z tego, jak o. No właśnie. Ty nie masz miejsca w domu i wystawiasz wszystkie rzeczy na zewnątrz. Nie no, to jest park. A, już myślałam. Nie no, to był taki wypasiony park, gdzie mogłaś sobie pójść i coś porobić. Natasza pływa w basenie. Ale te obrączki na środkowym palcu, nie? Poczułam się zaatakowana przez niego. Przez Lankę, bo? Chciał mnie poderwać. Ujdę ci wpierdolić. Nie, poderwać, bo tak... Jesteś moja. O, tutaj już widzę, kończy się studenckie życie Lankraba. Jaki zadowolony. Ta radość. Tak. O, znowu ty. On się tyle razy przebiera, a ty ciągle w tym samym. To nie ja. To nie ja! To jest ta, jak ona miała? Carmen. I te oczy wam Jezu, jakie oczy, nie? Masakra, tu nie pasuje. O, a to nowy dom Landgraba. Znaczy w sumie to nie dom, tylko on wynajmuje to mieszkanie. I zdobył parapetówkę. Oczywiście. O! Nudy, ale się bawią, nie? Ale impreza trwa, albo chyba się... to dopiero początek. Wiesz, to chyba sąsiedzi nie przyszli, nie wiem. A może to nie była parapetówka? Patrz, ile lasek. Same laski, tak. Mówią same koleżanki. A stąd to chyba zaczął właśnie kręcić, czy coś, nie wiem. A tak jak się patrz, ona jest taka zazdrosna o niego. Ja to też zauważyłam, patrz. Takie ciasteczko wyrwało, nie? Tutaj widzę zmianę fryzury. No, i zarość. Co ja zrobiłam z tym Landgrabem? Ja pieprzę, aż... Normalnie, wow. Zupełnie inny film. No tak, deszczu, koszykówka. A czemu on się cały znowu? Czemu się znowu całuje? Nie, chyba... Nie, oni chyba tańczyli. Tak bardzo blisko. O, i perkusja. Po środku kuchni gdzieś tam. Bo miał małe mieszkanie, o. To wygląda jakby panie! On przyszedł go pobić, bo on pobił jakąś tam sąsiadkę jego. Pamiętam. O, chyba tą starą.
że oni się tutaj bili. Najbardziej rozczulający. No to, tak, żył Satyr w końcu, no kota mu kupiłam. A ty z kotem i już kobiety przepadły całkiem. No. To są słynne zdjęcia intro. Tak powstawało intro. To są wszystkie z intra. A to jego nowa dziewczyna. I w sumie na tym się skończyło. Maria, co to było? To pani Cassandra Clare. Chyba ją wolałam w tych normalnych kilkach. I robiłam zdjęcia, bo tutaj była metamorfoza. Miałam taką serię z metamorfozami, o. No pamiętam, miałaś. Tadam. Teraz lepiej. O, i od razu do łóżka. Nie, no to Natasza już, nie? Znaczy, że odłóż do łóżka od razu. I kolejne. O. To były fajne te. Mody, nie? Dzieci, no, takie, no. Fajne. Pamiętam, jak się tym jarałam, bo usłyszałam, że to takie dźwięki wydaje. Tych zwierzątek. No. Pamiętam, jak u ciebie to zobaczyłam i potem do ciebie pisałam. No. O, jej pasowały te okulary, ale strasznie się bagowały tutaj. No. Ale ładnie wygląda. No, musiałam jej wziąć. O, bo dzieci. Same dzieci, same dzieci. Tak. I dom zastępczy na maksa. Chwila dla siebie. Raz na pół roku, o. A tutaj metamorfoza Zepci i Gildy, jej żony. Tak. Tutaj wracając do poprzedniego odcinka, dlatego właśnie nie było ślubu z tamtym facetem, co jej się oświadczył. Bo tamtego faceta w ogóle zabił inny typ, który był naszym lokajem, bo zrobił jakieś tam naleśniki i tamten się spalił, nieważne. Nieważne, coś tam było, jakieś tam były, to trzeba obejrzeć. No, no tutaj metamorfoza. Pamiętam, że ona potem żonkę miała, oglądałam jeszcze. No. Na dama. Już mają 6 dzieci. Szaleję. I to wszystkie ich, żadne adoptowane. To dopiero jest hardcore. Bo one jakąś chińską restaurację znają taką. Po wracającej restauracji to jest brzuch. Oj Boże. Wiadomo, nie chodzisz do tej restauracji, jak nie chcesz powiększyć rodziny. Ale tutaj jakieś pieniądze chyba były. Wolfgang. O, i wróciłeś do początku! O nie! O nie, to już koniec! O nie! Jak to? Czemu tego tak mało? Ale mam jeszcze folder z 2019 roku. Tam będzie mniej. No ale... Ale będzie. Tą część odcinka sobie na tym zakończymy. Żeby było takie... Bo i tak 2 minuty zostały. Więc, no dobra, mam nadzieję, że w każdym odcinku to samo gadam po prostu. Cóż, bywa. Ta nadzieja. No dobra, dziękujemy wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Była ze mną Karina. No, pa pa. I zapraszam jeszcze na kolejną część. Chyba już ostatnią, mam nadzieję. 2019 rok. Zobaczymy, tak. To będzie już część z kolejnego roku, także... No to papa. Pa.